Cześć, witam was serdecznie ponownie. Dzisiaj Chris tutaj. A co to się stało? O ty, krosik. Chris tutaj znowu walczy. Naprawdę walczy. Porobił sobie punkty odniesienia. Tu jest piąta klasa. I jakoś sobie targamy na jedynce. No jest tutaj tak to pofałdowane. O, na przykład tu wokół tych już takich sobie tu idzie na przykład gazociąg. Taka ciekawostka. No i tak tutaj troszkę nie wiem jak ta rura głęboko, żeby mi się gazu nie wyciągnął. No i nie wiadomo skąd, ale leje. Tam mamy Michałkową. Wielką Sowę, zresztą mówię Michałkowa, tam mamy Ślęże, był piękny widok, tu za Świdnicą i była ta chmura i ona skręciła w lewo, ale będzie kolega Sławek zadowolony, bo już go raz poczęstowało, bo on mieszka tam, go poczęstowało, raz zadzwonił, mówi, no będzie padać, ja mówię, wiesz jak to jest, no niby nie, ale mówię, wieje wiatr. Mówię, nie wiadomo gdzie tą chmurę okręci. No i okręciło. Dlatego Chrystus sobie tutaj dalej robi, bo nawet mi litr deszczu to w niczym nie przeszkadza. A zrobić trzeba. No już. Tak dużo mi nie zostało. Mało też, nie? A to te uwrocze są tak twarde, że tam będzie szóstka polowa, chyba wszystkie blokady, jakie tylko możliwe. No i nic gruchy, nic pitruchy. Na radarze było, że będzie padać dopiero o... No, tu trzeba szybnąć się berdaszek, bo będzie lało do środka. Na radarze było, że będzie padać dopiero o północy. A tu cyk. Chyba 13. O, przed 13. I coś tam kropi. Tu chłopaki przyjechali siać. Przyjechali siać. Ku mojemu zdziwieniu myślałem, że będą walić kukurydzę, ale nie. Sieją zboże jarę. Nie wiem co tam wyjdzie. Dzisiaj chyba już 6 czy 7 maj. Co z tego będzie? No ale przy tej cenie czynszu dzierżawnego można się tam bawić, bo oni wygrali przetarg na 10 lat, dostali tutaj umowę. No ja mam na krócej, no ale stwierdziłem jednak, że jak będzie ten cross, walę tym crossem, przepulchnię tą ziemię. Mówię, może jeszcze napada, to jest twardo, mówię, zbite to, mówię, nie, no nie ma po prostu sensu brać i puszczać do samej talerzówki, bo to trzeba przerusztować, zmieszać fajnie teraz ten potas i ten azot z ziemią, który tutaj już rozrzuciłem, wylałem, zwał jak zwał. To jest drugi kawałek, ale to są takie kamienie, że no mam wielki dylemat z tym, co z tym zrobić. Co z tym zrobić? No i to też jest moje do dzierżawy. Dobra, 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 krosik do góry, nie ryj drogi. No i tu jest drugi kawałek. To są takie byki. Nie mam pojęcia, jak mam to ugryźć. Co z tym zrobić? No, trzeba było tak się przejść, ale tu jakieś gruzy, bo tu kiedyś jakieś wyrobisko było. Jakieś gruzy, jakieś coś wyrzucali, po prostu gdzieś tu kiprowali, oni chyba to rozplątowywali. No ale to same kamordolców nawieźli, nic innego. Podejrzewam, że te kamienie to właśnie są z tego pola. One są z tego pola. No i tam te rogi, mówię, dobra, to można po parę razy przejechać. No i niby jesteśmy na piątce, a trzyma. No i już po deszczu poszło, widzicie, o. Ściągnęło go tam ten deszcz na góreczki. Poszło tam na Zagórze, nie Zagórze.
Ja myślę tak, nie, to trzeba coś, mówię, przeryć głębiej, bo ten cross ma ten wał oponowy, czyli tą ziemię też z powrotem nam zagęszcza, wstrzymuje to parowanie. Mówię, ale jeszcze chcę talerzówką, bo takich, no wiadomo, liczę się z tym, że tu jest pesz. No i ten pesz go sobie tam gdzieś namnożę, no ale no, plany są takie, żeby tu pocisnąć 2 lata kukurydzę i trochę tutaj tego peżu tym nikosarem wytępić, przede wszystkim wytępić trochę tego zachwaszczenia. No już nie było mowy o żadnych wapnach, nie wapnach, dlatego że mówię, wylany azot, zmieszam to wszystko, no to wiecie, że tam będzie gdzieś tam ta do amoniaku i będzie się ulatniał, mówię, no to trudno. Jedziemy na tym, zresztą nie miałbym kiedy wysiać tego wapna, bo tam gdzieś mam z cukrowni, wiadomo, że ono jest łagodne, niewiele tam działa, no ale gdzieś tam się już dopytywałem, to jest na razie na 3 lata z możliwością przedłużenia, jak będzie wszystko tam w porządku, kolejne 3, no to w perspektywie 6 lat, no to zaraz w pierwszym roku by trzeba było coś tam rzucić tego wapnia, bo na pewno tutaj też go nie ma. No jak widzicie, cross dobry, już się tutaj przyzwyczaiłem, to jest też duży kawałek, to tego kręcenia jest mniej, no bo łącznie tu jest przeszło 15 hektarów, no to zaraz idziemy w tą stronę długą, jestem coraz ten, coraz niżej, także nie, świdnicy już nie zobaczycie, ale tam było takie, wiecie, no krótkie odcinki, no i zobaczcie, jak tutaj trzyma jedynka, to wszystko te, wiadomo, to jest też długo na polu, no to tutaj te samosiewy, to wszystko już wytworzyło duży system korzeniowy, no i to po prostu trzyma, no i tam już coraz niżej, nie wiem, czy nie będę musiał znowu przechodzić na 6, no na razie bez World Cruise'a cisnę jedynką 8 na godzinę, no to dalej jest na taką maszynę za wolno, ale już te 8 to chociaż trochę wydajność mi wzrosła, trochę też jakieś tam kamienie zbierałem, jakiś tam słupek też wyciągnąłem, nie wiem skąd tam w ogóle był, jakiś z ogrodzenia czy z czegoś, co to tutaj stało, ale się wytarmosił, no i go po prostu postawiłem, bo no nie jestem w stanie go podnieść samemu, bo takich gdzieś, nie wiem, 70 cm sam beton, kamienie. No i tak mi się wydaje, że wybrałem najmniejsze zło, tak jak mówię. Tutaj talerzówka, no wiecie, no nie ma tej, nie byłoby tego przepulchnienia, tak? Te korzenie tego wszystkiego to są już głęboko i żeby to po prostu powyrywać, poniszczyć, no to trzeba było być na te 20 cm na przykład i to ciągnąć, zobaczcie, tutaj jest 5. klasa kamienie, to tu powinno zasuwać się, nie? A tu właśnie trzyma, no to jest też właśnie, że brak wapna i na pewno no, w dużej mierze, tak? Bo u siebie też robiłem tym crossem i Kubuś tam szedł sobie 7, bodajże z tego co pamiętam, na podobnej klasie ziemi, jeszcze pod wyższą górkę, na podobną głębokość, no to tak, że ja się tutaj upatruję w braku tego wapnia, tak? Dobra, do góry. Chciałem go dać na wolny spływ, ale nie idzie. No i co się właśnie zastanawiam, co tutaj? No myślałem groszek rzutowo, ale no czym go tutaj poprzykrywać? To tu jest naprawdę ogrom pracy. Nie wiem, czy kukurydza by w to weszła, o tu pięknie jeszcze tam trochę świdnicę widać. Co tu Krysu narobiłeś tak szeroko? Dobra, trzeba już lizać. No i tak tutaj wygląda, no widoki przyszły, o przyjechała żona, coś tam się wiozła i mówi, o ja ci się nie dziwię, że ty tak mówi siedzisz w tych polach. Takie widoki masz tu świetne. O, znowu katedrę, świdnicy tu będzie widać.
naprawdę okazała budowla jak na tamte owe czasy. Katedrę widać i no to ładnie ogólnie ta panorama. Jest tutaj tak samo góry dookoła. No to można by powiedzieć, że w miarę się tu będzie przyjemnie pracowało. Oj, moje ukochane słupy, jeszcze na nie pomysłu nie ma. No na razie tam jest wokół już tak poprawione w nich, tam ziemię ściągałem na dół. No ale to też się nie chce, to najlepiej byłoby wziąć tura łyżkę i chyba koło tych słupów, wiecie, pozbierać i nasypać tam i podrównać wokół nich. No i tak powiem wam, że przeciągnąłem tutaj tą ziemię sporo. Trójka polowa i Kubuś grzebał wszystkimi możliwymi kołami, ale no coś tam się zrobiło. O, w ten sposób powiem. No, tu chłopaki jadą. No nie wiem, wydaje mi się, że na pewno bez orka to jest tutaj mniejsze zło, aniżeli orka. Przede wszystkim nie będę miał żadnych brust, niczego do równania ani nic, a tu na pewno by było, bo tutaj ogrodzenia, tu płoty, tu zagajnik, a tak pyk. No i może czasowo, ale później z uprawą tego, jeżdżenie po tych rędzinach, nie wiadomo co to by się naorało. A tak jednak te łapy tutaj poprzerywają tutaj te miejsca twarde. No i zobaczymy co dalej czas przyniesie i nie ma co tutaj wybiegać w przyszłość daleko. No i kolega mówi, dlaczego ty, mówi, po co ci ta nawigacja przy tym krosie? A ja mówię sobie, co drugi przejazd zrobię, bo ja się wyrabiam i ja nie tracę czasu na żadne cofanie, kręcenia się i mówię, mnie to pomaga przede wszystkim, o teraz dałem World Cruiser, przede wszystkim mówię do niego, wiem ile już hektarów zrobiłem, ile mi na godzinę wychodzi, to takie gdzieś tam tańczenia wokół słupów, 1 hektara na godzinę. No to z pługiem miałbym podobną wydajność, tak? Ale mówię, że tu nie ma co już czego suszyć, mamy maj. To i tak już tutaj powiem wam, że to jest suszenie po tym opadzie, tak? To spadło w niedzielę tego deszczu. Niestety no nie wyrobiłem się, no. To musiałby bite na hektarze na godzinę 15 godzin siedzieć, tak? Na tym kawałku. Tylko. No albo by trzeba było mieć jakąś kunia większego. Przynajmniej 10 jeździć, no to w teorii 2 hektary na godzinę by zrobił, tak? W teorii. Myślę, żeby tutaj zrobił takim ciągnikiem pustokonnym 2 hektary na godzinę, dlatego że to jest, mówię, w miarę duży, długi kawałek gdzieś. No na razie jest przeprostowanie, no. Fajnie też by było znowu na przyszły sezon wokół tych słupów i tak pojeździć, wiecie, i w drugą stronę poprzeciągać tą ziemię i poprzerywać. No i tu jest taki już szuterek. Już możemy miodu odjąć Kubusiowi, który nie potrzeba. No i tak to wygląda. No kros dosyć fajnie, trochę jeszcze te leże do góry podniosłem, mówię, a i tak nie zasypuje, a jak jest tak dużo tej masy tego wszystkiego, te porośnięte, to na tych talerzach no, zdawało mi się, że wczoraj mi się kilkukrotnie przypchał. No i stwierdziłem, że jednak będę sobie tutaj robił w ten sposób. O, tu przyjechałem talerzówką, no zobaczcie. No niewiele zrobiłem, a teraz jak będzie to wszystko zruszone, jak przelecę talerzówką, nie wiem, kto jeszcze tą talerzówką przeleci, no ale chyba na to wygląda, że ja będę leciał. Może tym razem zapnę zielonego. No z tą temperaturą przy talerzówce, no tak nie miał źle. No, on trzymał sobie na 13, no, że tam gdzieś koło tych 85-90 stopni dalej nie szedł. Czyli jeszcze prawidłowo, mówię tutaj. Chciałem po prostu jeść teraz w drugą stronę tą talerzówką, jak krosem jeździłem w tą. Obrałem sobie łuk, bo tak wygląda, że to prosto, ale to jest tak po skosie, nie? Do tego. To takie tylko złudzenie, że to jest prosto. A może jest prosto? A mi się wydawało, że jadę po skosie.
Nie wiem, bo gdzieś to jeszcze nawigację przestawiałem, ale mniejsza z tym. Widać, że siew odbywał się tak jakby, nie? Uciekał. Dlatego mówię, żeby te wszystkie nierówności, te ślady zasypać, to ja mówię, muszę obrać ten skos, a tu po prostu było na czym go obrać, tak? Dlatego też tak to wygląda. No i Kubuś tutaj się mocno chłopina poci, no ale jedzie, no. Te 8 targa, ale teraz tam siwo, ło! Na sufce leje. No jeszcze tak późno, odkąd kukurydzę się bawię, to jeszcze nie siałem, no ale jak gdzieś tam zaczęli siewy, jeszcze przyszedł deszcz, jeszcze strzymał te 2 dni, to już tam jeszcze tam też popadało. Z tego, co Piotrek mówił. No ale ja mam co robić, dlatego tutaj nic nie przyspieszam. Bo tak jestem w czarnej mambie. A tu w Szydlicy powstało nowe osiedle sudeckie. No i tak patrzę na te domy, mówię, Boże drogi, jakie to są potężne chałupy postawione. Mówię, co jeden, to większy. No, moim marzeniem jest mały domek sobie postawić. Nie takiego kunia. Bo mój dom w sezonie to i tak jest ciągnik. Dlatego nie ma co tutaj jakieś molochów stawiać potężnych, przynajmniej w moim odczuciu. To każdy robi jak uważa. No, no i tak tutaj to wygląda. Tak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o tą uprawę bezorkową. No ładnie to robi, no. Mówię, podrywa, wycina, no tu też jest mniej masy, tak? Tam na dole było dużo, dużo więcej, no tu słabsza ziemia widać i też słabiej chyba tutaj ogólnie jakoś tam może z żyznością tej gleby. No i dlatego tutaj tak to wygląda. Dlatego już mówię, a tymi talerzami no potrzebują prędkości, chło. To te 8 na nich to jest za mało, po prostu tam się kręcą, tak bo się kręcą, to już tam przewalają. Dlatego dałem otwór wyżej, najpierw dałem otwór niżej, ale tak ciężko to szło. Mówię, za dużo tej masy i tam mówię, nie przyciągają, to mówię, nie. Trzeba dać otwór wyżej, nie niżej. Cześć, witam was ponownie, telefony odebrane. No to grzejemy. Łatwo nie idzie, tak jak wcześniej wspominałem, trochę my tutaj z rytmu te telefony zawsze powybijają. Ale idzie! Oby do przodu. Opowiem wam, że ten cross ma 12 łap. Gdyby on miał 40, a nie te supice chyba są 60, z tego co się jak dobrze pamiętam, nawet nie mam czym zmierzyć, chyba gdzieś tam są w miarka w skrzynce. Może gdzieś tam napiszę pod filmem. Jak on miałby 40, to na pewno by jeszcze lżej szedł, no bo jednak 12 łap na 60. Tak mi to wygląda, na pewno nie na 40. No ale mniejsza o to. Mniejsza o to. No i to tutaj jeszcze to wziąłem sobie ten miernik, po co ja sobie go wziąłem? Żeby właśnie obstrykać chłodnicę, bo w John Deere do połowy jest ciepła, a od połowy jest, o, letnie tam 30 stopni ma czy ileś. A w Kubusiu już wypstrykałem mu tą chłodnicę, to załóżmy na wejściu ma tam się 75 czy ileś, a niżej tam, gdzie już załóżmy odbiera tutaj nam te ciepło wąż na dole, no to ma tam koło 70. No a w John Deere jest po prostu to źle, no bo nie może być połowy chłodnicy takiej. No już myślimy, że jakaś tam poduszka się wytworzyła, bo dlatego, że jak odpalisz już nie tylko 40 stopni temperaturę, to płyn no wyrzuca do zbiornika. A co on tak w powietrzu jedzie? No i zobaczcie, jak mi Grzegorz Kubotę wygrzebał, że silniejsza od John Deere'a. Tu przerobana tej kurze, naprawdę. No ale chyba dobrze robię. Może gdybym przeprowadził orkę tak tej sąsiedzi, to może byłoby to lepiej. No ale sobie myślę, fakt faktem, puściłbym talerzówkę i co bym zrobił?
Znaczy nie puściłbym talerzówki, przyjechałbym to bezpośrednio w tą pługiem bym kręcił. I myślę sobie, że tutaj agromarz by się z tym bez problemu poradził. Ale to naprawdę, no, gdyby tutaj... No i teraz nie wiem, czy by to było stależowane, czy to byłoby lepiej, no niby lepiej. Ale tak jak mówię, to jest ciasto takie. Wiadomo, tam gdzieś był ten opad około 40 litrów, teraz dzisiaj też jeszcze coś tam popadało, to myślę, no chyba nie wyjedziemy, jeszcze gdzieś tam gradem częstowało, także tutaj było wiele takich tych niuansów. No jeszcze dzisiaj byłem u notariusza, potem tą umowę z Kowalem musiałem przez notariusza puszczać, to też takie dla mnie dziwne, ale dobra. Można by powiedzieć, odbębniłem swoje. Tu tylko przydałoby się, żeby w Kubocie blokowało się tą hydraulikę, żeby ona się zablokowała. No ale dobra, mam tutaj ten pomad. No, tak wam wspominałem, no Kubota jeździ szybciej od John Deere'a. Mogłem do mojej skrzynki nawrzucać jeszcze jakieś rzeczy. No ale tam jakiegoś kamienia znalazłem, to wrzuciłem, no i mówię, co tam znajdę, to będę ładował. Nie wiem, czy to już będzie tak ładnie widać, no ale naprawdę, no ten cross, mówię, no tutaj ciągnik taki 8,5 tony, żeby ważył, opony 710 i takie 22 cm, wiadomo, 200 konia. Ktoś tam mi pisał, że to trzeba 200 koni, no pewno, że trzeba 200 koni, no ale skąd je wziąć? Maszynę udało mi się tam pożyczyć. No ale ciągnika to ci chyba nikt nie pożyczy, tak? Żebyś sobie zrobił. Przede wszystkim, no tam jest, wiadomo, inne wszystko. No i trzeba się cieszyć z tego, co to jest, czyli jest maszyna. No ja uważam, że to jest bardzo krzywo, dlatego sobie jeżdżę po skosie. Po delikatnym, tak? No nie jest to ten, ale już jest tam gdzieś po skosie manewrowane. Bocian, idź! Ja już dwójkę dzieci mam. Tu już nic tu nie szukaj. No i tutaj mamy tak, że jedziemy trochę tutaj po skosie. Nie wychodzi mi to tak jakoś ładnie, równo. Nie wiem, może dlatego też, że opowiadam. A tutaj naprawdę trzeba jechać już na monitor. A tak gdzieś głowę jeszcze przekręcę. No ale teraz jak jeszcze w to wszystko, teraz talerzówkę jakby puścił w drugą stronę po skosie, nie tak samo oczywiście, tylko z tej strony skos na dół, o, to wyszłoby to kapitalnie. Chłopaki przez 3 dni zaorali 24 hektary prawie. A Chris co? A Chris biegał za tym, a to sprawdzał, a to na warsztacie, a to na tym, no i zaraz będą siali, a ja w czarnej mambie. No ale no jak się siedzi gdzieś u notariusza, ileś tam czasu jeszcze gdzieś się tu podjedzie, tam się podjedzie. Tak to się mówi, dnia brakuje. Dnia brakuje, no ale dobra, trudno. Tak mówię, już mam to za sobą. Teraz będzie się tu można skupić. No jak to wyjdzie, dobrze wyjdzie. Jeśli chodzi o szerokość uwrocia, to trzeba zrobić szeroko, bo jest bardzo w poprzek. Tu podobnie spuściłem, o, aż zrobię na 5-6 razy na 18 metrów, tyle co siewnik będzie siał. No i on tu się zastanawia, czy ma władować szóstkę. No i prędkość na piątce, no to porównywalna do John Deere'a, tak? John Deere'em też jeździłem 6-4. No ale ten coś jeszcze na szóstce rokuje. Obciążenie silnika tak średnio około 70%, czyli nie jest to jeszcze jego max. No i widzicie, no i tak właśnie można powiedzieć, że duża czwórka też jest potrzebna. Albo dwie szóstki. Puścić się do opryskiwacza taki ciągnik i sześciocylindrowy wałeczek ekonomiczny 1300 obrotów, czy tam 1400. W teorii no spalisz więcej paliwa, tylko no ile tym ciągnikiem jesteś w stanie zrobić, tak? No ile zrobisz 100 konnym, a ile zrobisz tam 140 czy 150 konnym.
Wiadomo, że tych zabiegów jest w sezonie, ale my tak tutaj kubotą jeżdżę 1300-400 obrotów, no to jestem prawie, że musiałem to jeszcze idealnie, tak wiecie, wymierzyć, że zaczynam czy coś, no to porównywalnie do Lambo, no tak troszkę może więcej, 300, no bo wiadomo, no to tam 4 litry, tu 6, no to tu trochę cięższy, tam lżejszy, no ale te 300 na hektarze, no to wiadomo, 10 zabiegów, no to 3 litry więcej, tak, załóżmy, w ogólnym rozrachunku, no każdy hektar, no to 10 hektarów 30 litrów, 100 hektarów 300 litrów, no jest jakiś tam koszt, no ale teraz trzeba zobaczyć, że zapinasz taki ciągnik do tego czy do tego, no i coś zrobisz, no a tamten już tylko masz do tych dwóch rzeczy. Tak wam mówiłem, że potrzebuję jakiegoś tam ciągnika zamiennego, że jak jeden wysiądzie, to jest drugi podobnej mocy, zapinasz maszynę i lecisz. No i tu mamy potwierdzenie, tak? No coś tam się dzieje z rządzilem, no grzeje się, coś tam mu nie leży całkowicie na sercu. No to co? Głaszczesz, przepraszasz, zapinasz maszynę i jedziesz dalej do przodu, a tak? No załóżmy, kubota by się zepsuła, no taki przykład tylko, nie? Kubota by się zepsuła, no i masz, tak jak miałem ten stukonny, no i przychodzi taka uprawa, takie pole do zrobienia, ileś tych hektarów, no i co? Tego nie podniesiesz, tamtego nie podniesiesz, tu pod te góry jeździłby, ale ile by to jeździł? No a tu się założysz, zapniesz się, no to 12-14 na godzinę z tą talerzówką będziemy tu fruwać. No i na to wygląda, że teraz jest, to jest intensywny okres. No i przyjdzie ten okres dla kuboty, tak? No może ten jądwi w tej talerzówce, tak jak jeździłem, no nie grzał się na tyle, żeby tam go aż tak mocno, wiecie, ta, wychładzać, no ale chciałbym puścić do talerzowania na przykład jeden ciągnik, tak, załóżmy John Deere'a, no ale nie dam go ojcu czy tam Corneli, no bo oni nie będą wiedzieli o tej temperaturze, tak, ja o niej wiem, sprawdzam ją, monitoruję, no to puszczę kubotę, no Cornelia mało jeździła kubotą, więcej ojciec, ale nie wiem czy po tych krzywicach to on. No i czy ktoś tu będzie umiał jeździć na nawigacji, żeby zrobić to pod kątem? No najprawdopodobniej to będę ja. Tak się przynajmniej zanosi, że to będę ja. Znowu, dlatego tutaj trzeba... No trzeba będzie tu przywalić, kuźwa. Jutro od rana już tu przyjechać. Ja. Od 6 czy od którejś. No i dzisiaj się dam, żeby chociaż tutaj zrobić... Chociaż połowę, bo wiadomo, bo tam są wykończenia, później to, no i później to talerzowa. No i przydałoby się tutaj teraz nalać wody w koła, no i tam już jeździć, te ścieżki tak są już zbite w tym, w opryskiwaczu. No i przydałoby się jeździć tutaj już z tymi kołami, bo to talerzówka. Też mam tam pożyczoną Uni Aresa. No też jest ciężka, no i trzeba mieć, a w Dundirze też 600 kg, bo nim miota. No, albo w kubocie też trzeba mieć podobną ilość, nawet wam powiem, że jak jeździłem z tym obciążnikiem, no to też ją mocno podrywało, czyli on też jest tu za lekki, no i teraz się zastanawiam, czy nie wziąć go na warsztat, no nie mam jak tam gdzieś betonu skołować, ale czy dałoby się teraz wszystko wyciągnąć, nawalić betonu, żeby chociaż ważył 700 kg, nalać wody w koła, co w ogóle nie brałem pod uwagę, no ale chyba trzeba będzie wziąć, no i by też był ciągnik zamienny, tak? Albo lać wodę w koła do John Deere'a i zabierać obciążnik do kuboty, no i wtedy jakoś będzie się tutaj z tym wszystkim radzić. O, już ładnie sam podnosi. No, tu chłopaki ładnie poorali. No, pociągnęły się kiełbasy. No niby był opad dzisiaj. Gdzieś tam padało. Ostatnio napadało. No ale ja uznałem, że jak mi ktoś taką maszynę pożyczy, to ja mówię nie, ja tego nie będę orał, tu jest
Tu jest szósta, przepraszam, piąta klasa ziemi. Ja piątki znam doskonale. Jak to wygląda. I to taki będzie. No praktycznie nie będzie tego mulczu, bo to już tak talerzówką przelecę. To praktycznie ładnie potnie. Można powiedzieć, że niewiele na wierzchu zostanie. No nie chcę też tak po prostu w takie te ciasto siać. No nie ma wyboru. No, nie zdążyłem zrobić tego przed deszczem. No bo zajęłem się zabiegami, z walką z pszenicą, z tym wszystkim. No i dlatego tutaj no zobaczymy. Pakujemy mu siódemkę. No, na siódemce mu ciężko. Ale to wokół tych słupów zobaczcie. Już to jest 1,5 metra różnicy chyba w poziomu w polach. Ja nie wiem jak to jest możliwe, no ale chyba jeszcze w życiu mało widziałem, no to wygląda. Ale jechałem na tempomacie, rozłączyłem, widzieliście jak to trzyma? O, i tam gdzie już go zatrzymuję, to ma obciążenie silnika 100%. No, spalanie nie jest ekstra, 28 litrów na godzinę. Ale są momenty, że go zaraz puszcza. Był w ogóle pomysł jechać tak to zrobić. No i może co było, tylko mówię, chyba jeszcze nie teraz, wiecie? Dlatego, że no wyplułbym zęby na 100%, bo tu są ślady po kombajnie i dlatego też jadę po jakimś tam skosie sobie obrałem, żeby troszkę tutaj to równać. Zobaczcie, no teoretycznie na górce piąta klasa to powinno przyspieszać ciągnik, a on zwalnia. No na pewno ta kukurydza tutaj nie będzie miała łatwo, no dlatego no ile się da, no już nie da się tutaj głębiej tego spulchnić, no bo jak widzicie i tak staje, no nie będę to znowu jeździł 5-3 na godzinę. Może by ta woda była zalana, no to chociaż byłoby coś do uciągu, no a tu jest spuszczona, nie ma nic, także tutaj ważymy gdzieś teraz z 5800, no to ponad mniej, ponad tonę mniej od John Deere'a, no tego nie ma co się wykupiać, bo zaraz to co bym chciał głębiej, no to wiecie, zaraz będę miał na tym, na prędkości znowu stracę, no i tak znowu będę się mielił, no. Popadało, no my to jeszcze jest śliskie te zboże, no ale z nawigacją na pewno jest tak, nie wiem czy szybciej, czy nie szybciej, może i szybciej, bo można sobie tam zrobić co któryś przejazd i tu wypada co drugi. No i idę wam coś pokażę, tutaj zaraz będzie ciemno, jeszcze jak jutro przyjadę to coś nagram. No jest tu wszystkiego, przytuli, nie przytuli, no mata słomiana, no czyli taka wiecie, no poplon jakby, nie? Posiany, no i no co ja kurde, naprawdę? Na trzy dychy jadę? Niemożliwe. Ty no, nie róbcie sobie z poważnych rzeczy. Nie, to jest jakoś niemożliwe, no, to jest nierealne, żebym tu na 30 cm się tym krosem uciągnął. Chyba jest tak, no, bardziej tu realne. Dobre 22. Tak patrzę, wiecie, do zagęszczonego, do gruntu, no, można to nawet sobie przybić, zobaczyć. O kuźwa. 22 cm. To mi się wydawało wcześniej, że ja na 18. No ale tak gdzieś breszka wchodzi. No świetnie, no niech ta kukurydza ma też gdzie iść. No zobaczcie jak Krysu przepulchnił. To takiego. Naprawdę? No naprawdę. No dziś niech to będzie 12 cm z 22 takie syte. Ujdę, to mi się wydawało, że ja tutaj jadę dużo płycy. Ja myślałem, że 17-18. Tak przynajmniej robiłem pomiary, tylko że takim. No, zobaczcie, tutaj i peżu jest. Dlatego to wszystko trzyma, no. To jak już przeprawimy trochę to kukurydzą. Zobaczymy, podobno tutaj dziki są w tych laskach. No ale
na ryzyko. O, i to właśnie jest, o widzicie, niepoderwane jeszcze, o. To jak trochę mi przeschnie, pięknie, to Krisu, jak tu jeszcze wpadnie talerzówką, jak to jeszcze ładnie, mówię, muszę tu talerzówką, bo tu jest za dużo takich tych rowków, dlatego że nie ma też prędkości i te talerze za słabo zasypują, one też tam, mówił mi Piotrek, że one są wadliwe. Niech coś tam się tarzają, niech coś kręcą. No ogólnie fajna maszyna, bo tak mówię, no, taki rezorkowiec nie jest lekki. Wiadomo, przy tak gdzieś pipidówkach, działkach, no to jest kręcenia dużo, tak? W tych rogach, nie rogach. Ale tutaj tak można by powiedzieć, że mam te rogi jak już wyjazdowe. Także tutaj akurat nie jest źle, bym powiedział, że nawet bardzo dobrze. No tu gdzieś jakąś omijaczkę walnę, no już o tym wiem, bo się gdzieś tu machnąłem. Także też tak idealnie nie jeżdżę, no ale trudno. No to wyłączyłem to właśnie tą kompensację nachylenia, bo tak tutaj tą w lewo, prawo, no nie szło ujechać, tak tutaj gdzieś pokazuje, ucieka z tych punktów, a jeszcze z tą kompresacją, no to już w ogóle mi wychodziły jakieś takie bzdury, bym powiedział, że nie wiadomo co z tym zrobić. O, suche drzewo było, to czapnąłem tuzem, odważnikiem własnej konstrukcji. O, teraz ładnie tutaj widać ślęże znowu. No i tutaj też jakiegoś takiego fiflaka wyczyniłem. No wiadomo, jak jesteś też krzywo, no to też nie robi się łatwo, tak? Jeszcze do tego przychodzi jakieś tam już chwilowe przesilenie, no bo się nazbierało tego wszystkiego, łącznie z zabiegami, z tej jedynkami, coś tam, z tym rozłożeniem tego RSM-u, no to wszystko wymagało czasu.